Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. No i tak, parę tych programów, sporo już tych programów wspólnych było. No i w komentarzach pojawiły się różne pytania i takie najczęściej powtarzające się to pytania z prośbą o wyjaśnienie, co to jest chrzest w Duchu Świętym. No to proszę na to pytanie obszernie odpowiedzieć. Chrzest w Duchu Świętym, oficjalna narracja w ruchu charyzmatycznym, w kościele tym takim Nowego Adwentu, to jest taka narracja, że jest to odnowienie doświadczenia takiego apostolskiego z Dziejów Apostolskich, nie? Czyli to jest nawiązanie do pierwotnego kościoła, gdzie Pan Jezus w Ewangeliach mówił, że będziemy chrzczeni w Duchu Świętym i gdzie święty Paweł opisuje rzeczywistość nadzwyczajnych darów łaski, charyzmatów Ducha Świętego, poczynając od daru języków, poprzez prorokowanie, uzdrawianie, czynienie cudów, gdzie oficjalnie uważa się, że chrzest w Duchu Świętym to jest dar od Pana Boga na te czasy takie poprzedzające przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Przy czym ten dar otrzymali ludzie przygotowani do jego otrzymania, czyli pastor Charles Parham, o którym Pan też wspominał w swojej książce, pierwsi zielonoświątkowcy przy Azusa Street na początku XX wieku, pierwszą osobą, która miała poprosić o chrzest w Duchu Świętym, była taka murzynka, członkini tego zboru uświęceniowego, Agnes Osman, gdzie pod wpływem studiów nad dziejami apostolskimi ci zborownicy zapragnęli przeżyć ten chrzest w duchu i ona poprosiła o to pastora Parhama, on nałożył na nią ręce. W rezultacie tego aktu miała otrzymać dar języków, czyli glosolalię, zaczęła modlić się tymi językami. Uczestniczący w tym akcie, w tym spotkaniu, w tym nabożeństwie byli przekonani, że jest to język chiński. Tak to też zostało jakby zinterpretowane. No i to miała być inicjacja ta zielonoświątkowa, czyli jakby nowa wiosna w chrześcijaństwie, poczynając od kościoła zielonoświątkowego. Inne kościoły, znaczy członkowie tych pierwszych zborów to byli wcześniej członkowie różnych sekt takich ewangelikalnych, głównie baptystycznych i metodystycznych i uświęceniowych. Ruch uświęceniowy to jest druga połowa XIX wieku, taka rzeczywistość różnego typu sekt. Z ruchu uświęceniowego wywodzą się na przykład Adwentyści Dnia Siódmego albo też Świadkowie Jehowi, w zasadzie jako już takie odłamy na granicy chrześcijaństwa albo też poza chrześcijaństwem. No i ponieważ ci pierwsi zielonoświątkowcy mający to doświadczenie byli uznawani w swoich macierzystych zborach za opętanych, za będących zwiedzionych duchowo. Jest taka, to się nazywa deklaracja berlińska, kiedy zielonoświątkowcy ci pierwsi zawitali do Europy, pierwsza dekada XX wieku. Wielu pastorów protestanckich stworzyło i opublikowało tą deklarację, opisując, że ci ludzie są chorzy psychicznie, znajdują się pod wpływem jakichś spirytualnych duchów zwodzenia demonicznych i należy się od nich separować. I te kościoły takie tradycyjne,
protestanckie w zasadzie usuwały tych członków spośród siebie, więc oni zakładali własne zbory zielonoświątkowe. W ten sposób narodziła się jakby ta trzecia droga w chrześcijaństwie. Pierwsza no, to są kościoły sakramentalne, wyznania katolickie i prawosławne. Druga to są takie kościoły historyczne, luterański, kalwiński. Tutaj w tej doktrynie tych klasycznych protestantów jest coś takiego jak doktryna cesacjonizmu. Taka teologia, która twierdzi, że dary nadzwyczajne Ducha Świętego to były potrzebne na czas apostolski, potem ustały zupełnie. Marcin Luther zanegował wszelki mistycyzm, nie tylko katolicki, ale także ten taki anabaptystyczny, takich spiritualistów, potem menonici, potem pietyści, purytanie. To wszystko są takie odłamy sekciarskie w tym nurcie, nazwijmy to kolokwialnie, charyzmatyczno-protestanckim, takim ewangelikalno-protestanckim. No i ta sytuacja takiej zwalczania klasycznych protestantów i zielonoświątkowców trwała do lat 40., 50. Pierwsi pastorzy w różnych tych zborach protestanckich zaczęli też przenosić do swoich zborów doświadczenie charyzmatyczne, których momentem inicjacji jest chrzest w duchu. Czyli to jest takie doświadczenie, które też przeniknęło do Kościoła katolickiego w 67 roku poprzez kontakt tych pierwszych charyzmatyków katolickich z uniwersytetów amerykańskich z zielonoświątkowcami, gdzie ci pierwsi charyzmatycy poszli do zborów i poprosili o nałożenie rąk i zaczęli doświadczać tego samego. Są też takie świadectwa, gdzie jest mowa o tym, że ten chrzest w Duchu Świętym odbywa się bez nałożenia rąk przez zielonoświątkowców, ale to są bardzo rzadkie sytuacje i no i trudno jakoś tak, zawsze to musi być jakoś potwierdzone. Czyli chrzest w Duchu Świętym to jest taka inicjacja przez nałożenie rąk, i tu już jest pierwszy taki zasadniczy sprzeciw, bo ten gest nałożenia rąk nie ma tylko wymiaru symbolicznego, ale też ma wymiar takiego przekazywania autorytetu duchowego. Nie? W Kościele katolickim zarezerwowany dla biskupa. Świeccy no, nie powinni, nie mają w zasadzie prawa do nakładania rąk na kogokolwiek. Natomiast charyzmatycy czynią to bardzo chętnie i następuje taka inicjacja. Teraz czym jest chrzest w duchu z punktu widzenia katolickiego? Tutaj jak ja trafiłem do odnowy, czyli na początku lat 80., do odnowy charyzmatycznej, odnowy w Duchu Świętym, co miało miejsce w duszpasterstwie akademickim Beczka w Krakowie u ojców dominikanów. Tam wtedy zainstalowała się taka wspólnota o nazwie Nowe Życie, która miała charakter oazowy, w zasadzie postoazowy, z doświadczeniem charyzmatycznym. Więc wtedy w ogóle unikano pojęcia chrzest w duchu, ponieważ miał on zabarwienie takie protestanckie, to jest, czy był taki czas identyfikacji eklezjalnej, odróżniający, gdzie zamiast chrztu w Duchu Świętym mówiono o wylaniu ducha, odnowieniu Ducha Świętego. I wtedy była taka interpretacja, że ten chrzest w duchu, to wylanie ducha, to jest jakby odnowienie sakramentu bierzmowania i sakramentu chrztu w ich klasycznej formie, czyli chrzest jako nowe narodzenie, bycie dzieckiem Bożym i usunięcie skutków, znaczy grzechu pierworodnego. Natomiast bierzmowanie jako wyposażenie w dary Ducha Świętego
który to sakrament, tak to było wtedy interpretowane, ma charakter bardziej formalny niż duchowy i po prostu te dary duchowe są jakby tak zamrożone. Pamiętam taką formację, takie nauczania. No i teraz ta modlitwa wstawiennicza animatorów świeckich na ogół, czasami z udziałem kapłana, ale najczęściej bez udziału kapłana, ma jakby odblokować tą rzeczywistość darów Ducha Świętego w nas. I jeszcze mam taki skrypt, który w zasadzie nie został, był opublikowany w internecie, ale teraz zniknął, już go nie ma. Na 30-lecie odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim, czyli rok 97. Czyjego autorstwa? Właśnie z autorkami są chyba animatorki, skrót jest MM. M.M. I to było taki wewnętrzny jakby biuletyn dla liderów. Koniec mojego liderowania, jakby otrzymałem ten skrypt, początki internetu. To jest kilkadziesiąt stron. I tam na początku tego skryptu jest takie zalecenie, aby nie używać terminologii protestanckiej, czyli chrztu w duchu, i raczej używać wyrażenia wylanie Ducha Świętego ze względu na te konotacje protestanckie. Natomiast teraz, aktualnie, od 2019 roku, papież Franciszek powołał takie biuro organizacyjne o nazwie Służba Charis. To temu poświęcimy specjalny program. Tak, ale tylko w kontekście chrztu Duchu Świętego. Tam w statutach z tej służby Charis, w pierwszym punkcie jest cel, główny cel tej służby, czyli propagowanie chrztu w Duchu Świętym w Kościele Katolickim. Zamykając ten wątek tej służby Charis, to można powiedzieć, że Franciszek to jest taki kryptocharyzmatyk zielonoświątkowy. Tak, to jest bardzo dobra definicja, ponieważ to jest podstawowa duchowość, której papież Franciszek jest wierny jeszcze jako kardynał Bergoglio, a wcześniej jeszcze jako biskup, który był odpowiedzialny za odnowę w Duchu Świętym w Argentynie. I on właściwie zawsze miał podstawowe przyjaźnie, oprócz tam Żydów mesjanicznych, no to byli właśnie charyzmatycy. I to jest taki fundament dla duchowości papieża Franciszka, czym na ogół mało kto sobie zdaje sprawę z tego. Natomiast czym w istocie jest chrzest w Duchu Świętym? No właśnie, mam tutaj dwa pytania. Od razu wejdę z tymi pytaniami. Pierwsze pytanie. Dzień Zielonych Świątek, zesłanie Ducha Świętego, obchodzono przed Soborem Watykańskim II jako dzień powstania Kościoła. Tak. No i teraz apostołowie otrzymali Ducha Świętego i znaczy było zesłanie na nich Ducha Świętego i stali się biskupami ze wszystkimi uprawnieniami biskupów. No i teraz jeżeli czy chrzest w Duchu Świętym, który nazywany inaczej wylanie Ducha Świętego, to nie jest kasowanie starego kościoła, a powoływanie nowego kościoła, i każdy, który dostanie chrzest w Duchu Świętym, jakby staje się automatycznie równy biskupowi, no bo w tym nowym kościele nie ma już określeń biskup, kapłan i tak dalej, no ale ma te wszystkie dary, uprawnienia i tak dalej. I drugie pytanie, żeby już to połączyć, czy przypadkiem to nie jest faktycznie wylanie ducha, tylko nie świętego, tylko przekazywanie jakby demonów. Tak, wolałbym się najpierw skupić na odpowiedzi na pierwsze pytanie, bo jakby z tego wynika odpowiedź na drugie pytanie. Otóż przez wszystkie wieki rozwoju Kościoła katolickiego było jasne i oczywiste, że Dzień Zielonych Świąt to jest wydarzenie jednostkowe, niepowtarzalne. Niepowtarzalne, jakby nie ma potrzeby kolejnego wylania Ducha Świętego, bo on został raz wylany i
I jakby skutkiem tego jest powstanie Kościoła No i katolickiego. przekazywanie tych Tak. mocy z biskupa na biskupa I i tak tak, dalej. i skutkiem tego wylania Ducha Świętego w Dniu Zielonych Świąt, czyli chrztu w Duchu Świętym, jest ukonstytuowanie się apostołów, Znaczy hierarchii kościelnej. hierarchii, całego autorytetu, na przykład związywania i rozwiązywania, wypędzania demonów, rozstrzygania tego, co jest prawdziwe, co jest fałszywe. Czyli cała ta struktura kościoła hierarchicznego została wtedy zainicjowana i a potem przez wszystkie wieki jedynie rozwijana, uzupełniana, uściślana pod wpływem na przykład innych pomysłów jakichś heretyckich czy schizmatyckich. I ten urząd nauczycielski Kościoła ma zakorzenienie właśnie w tej nieomylności płynącej od Ducha Świętego. Nie? I to jest rzeczywistość bardzo istotna. Natomiast chrzest w Duchu Świętym u zielonoświątkowców to jest w istocie inicjacja gnostyczna, taka wynikająca z uzurpowania sobie prawa do występowania w imieniu Pana Jezusa, czy w imieniu tego, co ten duch bezpośrednio mówi, bez pośrednictwa autorytetu Kościoła. To jest bardzo istotne. To znaczy, przepraszam, wyjdę w słowo, że nawet można by domniemywać, to ja mogę domniemywać, że no jeżeli ktoś ma Ducha Świętego, to nawet niekoniecznie musi kierować się tym, co znajdzie w Piśmie Świętym. Tak, dokładnie. No to jest też oddzielny problem modyfikacji chrześcijaństwa w kierunku coraz dziwniejszych odjazdów takich sekciarskich, które jest typowe dla wszystkich sekt tych ewangelikalnych, zielonoświątkowych, które mają tendencję do coraz dziwaczniejszych doktryn, doświadczeń takich histeryczno-demonicznych, co dwa przykłady opisuję w tej książce Kościół Ducha. Pierwsza to jest sekta The Shakers, która funkcjonowała przez ponad 100 lat w XIX wieku, gdzie ich doświadczenia są, wypisz, wymaluj, dokładnie takie same, jakie są w ruchu charyzmatycznym. I to nawet nie w tej wersji takiej ekstatycznej, chociaż też tam się zdarzały. Ale oni jakby, ta sekta dewaluowała się w kierunku najpierw takim, że główna prorokini Anli była uznawana za równoważną Jezusowi Chrystusowi, a potem w ogóle uznano, że tacy duchowi autorytety jak Budda, Zoroaster i tak dalej, to jest w zasadzie emanacja tego samego bóstwa. Dzisiaj, tak na marginesie tylko, no, w środowisku amerykańskim, w Stanach Zjednoczonych, ale też w Ameryce Południowej, ja obserwuję te zbory takie ewangelikalne, to co się tam wyprawia, a na YouTube to można obejrzeć, to jest po prostu taki odjazd. Szczekają, miauczą, chodzą na no, nie czworakach. Tylko, ale na przykład latają w kółko kościoła, albo pastor, ubrani? Który, tak, ubrani, tak. Albo są takie obyczaje, taki taniec przypominający góralski, nie? Oni wpadają w takie transy, albo pastor, który wyskakuje na ołtarz i tam, no, przedziwne historie, nie? Łącznie z tym, że też są emanacje takie okultystyczne, już jakiś złoty pył, jakieś takie dziwne historie duchowe czy pseudoduchowe, takie już ewidentnie demoniczne, które są związane ze spirytyzmem. Ale wracając do naszej opowieści, papież Leon XIII, koniec XIX wieku, wydał taką encyklikę na temat herezji tego archeologizmu. Albo papież, nie, przepraszam, Leon XIII na temat amerykanizmu, a papież Pius XI, czyli przed II wojną światową, na temat archeologizmu.
gdzie w Kościele katolickim uznano, że takie nauczanie, cała taka teologia polegająca na tym, że przez wszystkie wieki w Kościele katolickim było ciemno i prawdziwy Kościół to był ten Kościół apostolski i należy jakby wrócić do Kościoła apostolskiego, do pierwotnego, do tego czystego chrześcijaństwa, no to jest herezja. A to jest typowe takie nauczanie dla odnowy w Duchu Świętym, gdzie jest mowa o tym, że w zasadzie dopiero zieloni świątkowcy nadają chrześcijaństwu pierwotny wymiar. Przepraszam, muszę na chwilę przerwać. No tak, ale nie odpowiedział Pan jakby do końca chyba na to moje pytanie, czy to duch, chrzest w Duchu Świętym, czy to nie jest przekazanie demona? No właśnie, ja odpowiem na to w ten sposób, że w buncie protestanckim, istotą tego buntu, tej rewolty, była chęć zniszczenia Kościoła katolickiego, papieża, papistów, stąd wojny religijne i tak dalej. Wiele zawdzięczam w takiej świadomości tego, czym jest luteranizm, wykładom księdza profesora Tadeusza Guza, który mówi o tym, że Martin Luther w zasadzie stworzył religię satanistyczną. A skoro tak, taki jest wniosek, to wszystkie rzeczy takie duchowe, pseudoduchowe, płynące z nurtu protestanckiego, u swojego źródła mają demony. To jest w istocie ruch, który ma zniszczyć prawdziwą religię, prawdziwy znaczek, Kościół Chrystusa. Kościół katolicki jest równoważny Kościołowi Chrystusowemu. To jest taka sama rzeczywistość. I wszystko, co płynie z protestantyzmu, u swojego źródła ma demony. No tak, tylko jest pytanie, gdzie te demony są, za kim są, prawda? Bo może być tak na przykład, że jest jakiś jeden lider i ten, za tym liderem stoją demony i on mówi to, co demony chcą, żeby mówił. To jest jedna sytuacja i tak pewnie jest, i tak na pewno jest. Natomiast druga sytuacja, czy przypadkiem właśnie w momencie chrztu w Duchu Świętym nie następuje jakby wprowadzenie demona w tego, który ma to wylanie ducha, ma wylanie ducha, tylko tak, nie świętego. Tak, tak. Demona. Natomiast oczywiście demony, liczba demonów jest ograniczona i ich możliwości też są ograniczone, to znaczy być może mogą działać naraz na 3-4 osoby, ale już nie na 1000 osób, prawda? Więc ten demon przychodzi w momencie wylania Ducha Świętego, jest jakiś czas obecny i masz otwartą furtkę, znaczy, że wychodzi i przychodzi w momentach, no, z jego punktu widzenia ważnych, prawda? Czyli powiedzmy ktoś wraca ze spotkania odnowy w Duchu Świętym do domu i już nie ma w sobie tego demona, a demon go opuścił, a później ten demon przychodzi albo w sytuacji rodzinnej, albo kiedy ten człowiek udaje się z powrotem na spotkanie wspólnoty odnowy w Duchu Świętym. Tak, znaczy ja się z tym zgadzam, co Pan mówi, natomiast istotą mojej aktywności, tego badania, była chęć dotarcia, pokazania źródeł takich doświadczeń jak chrzest w duchu, skąd one się wzięły, jaka jest ich natura w związku z tym. I no i tutaj książka Kościół Ducha to jest w zasadzie opis tej rzeczywistości. I teraz poprzez ciąg historycznych rozłamów takich heretyckich, schizmatyckich, sekciarskich następuje proces powstania ruchu metodystycznego w Stanach Zjednoczonych, takiej herezji metodystów, nie? Gdzie metodą dojścia do zbawienia, bo jakby o to chodzi, do takiej pewności zbawienia było tak zwane nowe narodzenie, czyli może jeszcze inaczej. Protestantyzm, skoro jest fałszywą religią, no to on nie ma w sobie ducha.
A duch, Ma ducha, tylko nie tego. tak, nie ma Ducha Świętego, a Duch Święty powoduje w nas przemianę. Przemianę taką, uświęcenie, prawda, formację, przemianę moralną, etyczną. To, co Kościół wniósł do cywilizacji, no to jest efekt Ducha Świętego w kulturze i tak dalej, i tak dalej. To jest temat szeroki bardzo, tylko chcę go zaznaczyć, żebyśmy mieli takie oparcie w tej rzeczywistości. Natomiast protestantyzm ma tendencję do martwoty, do takiego po prostu martwoty duchowej. I teraz, żeby przeciwdziałać tej martwocie, to ci pastorzy doszli do takiej idei przebudzenia duchowego. Potrzebny jest impuls, prawda? Coś takiego mocnego, co sprawi, że ludzie będą się nawracać i będą pełni mocy. I teraz, żeby to przebudzenie nastąpiło, to potrzebne jest poruszenie takie duchowe związane z wezwaniem do nowego narodzenia. Nowe narodzenie polega na tym, że zgodnie z doktryną protestancką, że wystarczy wyznać ustami, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem i ma się pewność zbawienia. No ale nie wystarczy wyznanie, że no jestem zbawiony, na pewno jestem zbawiony, nie muszę w zasadzie już nic robić. Luther twierdził, że można grzeszyć, a to w zasadzie nie ma znaczenia. Jak się kocha Jezusa Chrystusa, to zresztą on sam wprowadził w czyn to takie bycie sybarytą czy no, takim człowiekiem bardzo ciemnym od tej strony etycznej. No ale żeby ta pewność zbawienia była jakby potwierdzona w sposób widzialny, potrzebna jest moc. I tą moc otrzymuje się przez chrzest w duchu, tak to zostało jakby nazwane, które jest inicjacją. Przez nałożenie rąk takiego pastora następuje poruszenie wewnętrzne, emocjonalno-psychiczne, brane za to, że ten duch wchodzi do środka człowieka i zaczyna działać z mocą. I koncentracja jest na znakach tej mocy. Znaczy, to bardzo przypomina, ja napisałem kiedyś taką książkę Masoneria i Scientologia, gdzie opisałem bardzo szczegółowo w oparciu o dzieła scjentologiczne, opisałem, co się dzieje, o co chodzi w tym kościele scjentologicznym. I tam się zaczyna w ten sposób, prawda, że zaczyna się sesja i po tej sesji człowiek ma niesamowitą moc, niesamowite zdolności, może nie spać, może pracować, pamięć mu się poszerza, inteligencja mu się zwiększa, niesamowite doświadczenie mocy i to po jakimś czasie odchodzi, no i później... Dokładnie tak, to jest ten sam mechanizm. No i teraz wiadomo, znaczy, bo co scjentolodzy mówią? Scjentolodzy mówią, że człowiek jest taki słaby intelektualnie i fizycznie, dlatego że w nim jest bardzo dużo demonów i że oni wyjmują te demony z człowieka, wypędzają i dlatego człowiek zyskuje swoje prawie boskie siły. I tutaj mamy równoległe zjawiska, które są w pewnych skutkach wręcz identyczne. Dokładnie tak. Te przejawy różnią się w zależności od kultury danej społeczności, bo na przykład u hinduistów to jest indywidualna relacja z guru, który nakłada ręce albo w ogóle dmucha, albo robi jakiś gest taki i ten adept, ten uczeń tego guru doświadcza tej mocy. U zielonych świątkowców to są stany ekstatyczne. W doświadczeniach trzeciej fali, tej ponadwyznaniowej, to są już takie sytuacje, które bliższe są jakimś doświadczeniom New Age, takim medytacjom właśnie scjentologicznym czy innego rodzaju, niż prawidłowej duchowości takiej uspokojonej, ponieważ Duch Święty jest duchem pokoju. Natomiast tutaj mamy
wejście ducha, tego ducha demonicznego w ciało, w umysł, w psychikę człowieka, który zaczyna nim targać. Nie? I to jest brane w Zaczynają się podziały i kłótnie, coraz w tych więcej przebudzeniach. wspólnot. Jest brane za przejaw obecności Ducha Świętego, tylko w całym tym nurcie panuje koncentracja na doświadczeniu mocy, a nie na prawdzie. Jakby prawda ta, no bo prawda jest po stronie Kościoła katolickiego, nie? Więc w tym momencie na przykład charyzmatycy z wspólnot ruchu charyzmatycznego w Polsce, z niektórymi z nich no, czasami dyskutowałem na te tematy, są przekonani, że mają prawdziwe charyzmaty, tylko oni podchodzą do tych charyzmatów na sposób zielonoświątkowy i w ogóle, albo w zasadzie znam tylko jeden przypadek i to też manipulacyjny, odnoszą się do tego, jak dary nadzwyczajne Ducha Świętego widzi święty Tomasz z Akwinu. A mówiliśmy tutaj o Agnes Ozman, tej pierwszej wyznawczyni zielonoświątkowej, która spisała na prośbę, spisała ten dar języków, poproszona o to, ja może znajdę w międzyczasie ten. Znaczy ja w międzyczasie powiem coś, to akurat będzie mógł znaleźć. Tak, pan napisał dwie książki. Książkę pierwszą, Kościół Ducha, z podtytułem Charyzmatycy, Zielonoświątkowcy, Ewangelikanie, Protestanci, Gnostycy. I druga, Szok charyzmatyczny, z podtytułem Współczesność Kościoła Ducha w Polsce i na świecie. Ta jest, dotyczy tego aktualnie, co dzieje się w Polsce. I teraz książki na razie zostały wydane nakładem autora w takich niewielkich ilościach, natomiast w maju ukażą się normalnie nakładem wydawnictwa Freedom, tak? Dobrze tak, mówię? Tak. I będą ogólnodostępne, także albo poczeka ktoś do maja, albo teraz może napisać na maila, mailem do autora, to uzyska książkę. Maila znajdziecie Państwo w opisie pod programem. Program już się zbliża do końca, więc proszę o jakieś podsumowanie. Podsumowaniem może będzie właśnie ten fragment. To jest spisany przez Agnes Ozman dar języków, język chiński. To ma być dar języków, glosolalia, który bardzo przypomina pismo automatyczne w seansach spirytystycznych, jak się o to prosi. I ci pierwsi zielonoświątkowcy, Charles Parham, byli tak przekonani, że oni otrzymali autentyczne dary języków, czyli porozumiewają się w językach, których się nie uczyli, że powstała szkoła biblijna Betel, gdzie jednym z przedmiotów nauczania był właśnie uczenie tego daru języków. Wysłano misjonarzy do Chin, bo uczyli się chińskiego, prawda? Misja zakończyła się niemal całkowitą katastrofą, bo inni protestanccy misjonarze musieli ich ratować, bo byli jak dzieci we mgle, pozbawione jakichkolwiek możliwości komunikowania. Zresztą to była jedna z przyczyn bankructwa tej szkoły Betel. Więc znaczy myśleli, że dostaną dar mówienia tak, po chińsku, a nie dostali. Dokładnie tak. Charles Parham udzielał wtedy takich wywiadów, że oto otwiera się szerokie pole do ewangelizacji, bo będą mówili po czesku, po holendersku, po niemiecku, będą wysyłali misjonarzy na cały świat. Więc jeżeli ten najmniejszy z darów został tak zmanipulowany i jest fałszywy, to co mówić o całej reszcie darów? Jeszcze raz podkreślę jako puentę. Chrzest w Duchu Świętym, charyzmatyczny, zielonoświątkowy, jest od początku do końca herezją i ma wprowadzić takie doświadczenie gnostyczne w istocie, które nie ma nic wspólnego z Duchem Świętym. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję państwu.